Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzisiaj opowiem o zachwycie, czyli o tym, co wyróżnia katolików. Zapraszam. Na Polski, królowo, Czy zachwyt jest czymś, co wyróżnia katolików? Zacznijmy od innego pytania. Czy zachwyt jest czymś, co powinno wyróżniać katolików? Otóż bez wątpienia tak. Dlaczego? Dlatego, że katolik ma pełne podstawy do tego, żeby twierdzić, żeby przyjmować, że wszystko, co spotyka na swojej drodze, jest dziełem dobrego Stwórcy. Że wszystko, co spotyka, zostało stworzone, parafrazując cytat z Ksiąg Mądrościowych, zostało stworzone według miary i liczby. A więc stoi za tym pewien rozum, pewien rozum, który jest również kochającym rozumem, który jest nie tylko wszechpotężny ale i dobry, i dlatego ustanawia wszystko zgodnie z pewnym porządkiem i z pewną harmonią. I z takim nastawieniem, patrząc na świat, człowiek jest, będzie oczywiście skłonny do tego, żeby szukać tego, tej liczby i miary w tym stworzeniu, w tym, co zostaje zaobserwowane. I wtedy, gdy ją odnajduje, wtedy oczywiście skłania go to do zadziwienia, do podziwu wobec wielkości tego, co zostało stworzone. A więc taki prawdziwy katolicki zachwyt polega w pierwszym punkcie na dostrzeżeniu na dostrzeżeniu tego, co nas otacza, na dostrzeżeniu również nas samych, na dostrzeżeniu, jaki jest świat. I to jest myśl, która jest naprawdę kluczowa, bo już tutaj, na tym pierwszym punkcie, można się wyłożyć, ale może najpierw zarysuję te trzy punkty, wszystkie trzy punkty, a później będę wyjaśniał, co dokładnie one oznaczają i jak należy o nie zawalczyć. Pierwszy to jest dostrzeżenie, drugi to jest zadziwienie, rozpoznanie, jaka ta rzeczywistość jest i w, z niej wypła, wypływające zadziwienie, jakże wielkie jest to, jakże wspaniałe. I to przechodzi, do punktu trzeciego, czyli do podziwu i z niego wypływającego dziękczynienia. Podziw i dziękczynienie, a więc dostrzeżenie, zadziwienie, podziw i dziękczynienie. Najpierw, dlaczego katolik powinien się dziwić wobec, wobec otaczającego go świata? No, rozpoznając na przykład swoją własną naturę. Widząc skomplikowanie każdego żywego organizmu, jakże wielce skomplikowanym jest chociażby ludzkie oko, jak wielce skomplikowana jest najmniejsza komórka żywa. Tutaj warto zwrócić na to uwagę, skoro tytuł nawiązywał do szarego świata ateisty, że podkreślanie tej wielkości, doskonałości, Tajemniczości również świata, doskonałości tego świata, na przykład właśnie tej precyzji, z jaką są stworzone chociażby najmniejsze żywe komórki. Podkreślanie tego jest czymś ściśle katolickim, a czymś, co dla ateisty jest raczej niewygodne. Dlaczego jest raczej niewygodne? Dlatego, że pamiętamy, że. Ateista musi związany swoimi ateistycznymi dogmatami, musi przyjmować, że życie powstało przez przypadek, nie może przyjąć tutaj rozumnej przyczyny, bo już przestanie być ateistą, jeśli założy jakiś cel w tym stworzeniu. Jeśli założy, że jakiś intelekt stoi za stworzeniem, za istotą, za uformowaniem, ukształtowaniem, zaplanowaniem istot żywych, jeśli tam jest jakiś cel, jest również intelekt, a więc stoi za tym jakiś osobowy byt, jakiś stwórca, no i w ten sposób już człowiek przestaje być ateistą. A więc z definicji, żeby ateistą być, ten człowiek nie może przyjmować tego celu. Cały świat przez całe swoje życie musi iść z tym dogmatem przed oczami, który cały czas określa. Jego kontekst z rzeczywistością, że to nie może być celowe, że to nie może być przemyślane, że w tym nie może być jakiegoś zaplanowanego założenia i w tym otaczającym nas, nas świecie i w nas samych. I ten świat jest tylko wynikiem przypadku, i my sami jesteśmy wynikiem przypadku, i jako taki przypadek zejdziemy z tego świata bez sensu i celu. Natomiast dla katolika. Który widzi w tym wszystkim miarę i liczbę, widzi w tym wszystkim zamiar dobrego stwórcy, widzi w tym wszystkim przemyślany koncept, jednocześnie wielki cel, widzi w tym wszystkim miłość stwórcy, który układa wszystko właśnie według miary i liczby, czyli według pewnego porządku, który my później możemy rozpoznać rozumem. I tak dostrzega mnie. Tego jest naszym obowiązkiem, bo mamy obowiązek korzystać z naszego rozumu, bo mamy obowiązek na poziomie rozumowym również poznawać Pana Boga. O tym pisze przecież święty Paweł, gdy robi wyrzut poganom, że oni nie rozpoznali Pana Boga nie dlatego, że nie mogli, bo przecież Jego przymioty stają się widoczne poprzez, poprzez Jego stworzenie, poprzez to, co zostaje rozpoznane przez nas tak po prostu na poziomie naturalnym. Ale oni nie chcieli poznać Pana Boga i wypaczyli swoje życie, także każdy poszedł w swoją stronę. A więc tak, my powinniśmy idąc przez nasze życie dostrzegać ten, to piękno tego stworzenia. Patrząc na nas, powinniśmy dostrzegać to piękno również naszej duszy, piękno rozumu ludzkiego. Piękno tego rozumu, który jest powołany do tego, żeby, Rozpoznać tą miarę i liczbę w stworzeniu, żeby dostrzec, jakże piękne prawa, jak precyzyjne prawa zostały zapisane w stworzeniu, żeby dostrzec, jak bardzo doskonałe, a jednocześnie tajemnicze wciąż jeszcze dla nas prawa rządzą tym światem i to jest również dla nas piękne, że część tych praw jeszcze jest dla nas tajemnicza, że jeszcze ich nie rozpoznaliśmy. Że gdy wchodzimy w coraz to nowsze i głębsze oddziały fizyki, to stają się one dla nas w pewnym stopniu na początku niezrozumiałe, bo widzimy tam rzeczy, które jeszcze nie pasują do tych pojęć, które mamy, które jeszcze są dla nas nie do przejrzenia, które jeszcze mogą nam się wydawać też w pewnym stopniu nieuporządkowane, to znaczy bez jakiejś celowości i przyczyny, tak jak człowiekowi, który tak po prostu, powiedzmy, w ogóle nie, nie, nie ma takiego myślenia naukowego, weźmy jakiegoś po prostu człowieka pierwotnego, które pierwotnego mam na myśli tak pod względem nauki i kultury, takiego człowieka, który właśnie patrzy na grom z nieba i myśli, że za tym musi stać jakiś intelekt, który, który konkretnie rzuca intelekt i wola, która rzuca tego pioruna, czyli jakaś wolna istota, która dokonuje takiej decyzji, żeby piorunem rzucić. A czy faktycznie tak ci poganie myśleli, to jest inna kwestia. Natomiast on nie, nie rozumiał zasad, które rządzą tym funkcjonowaniem tego świata i przyjmował po prostu jakąś tam jakieś tam swoje wytłumaczenie. Współczesny naukowiec czasem ma tendencję do tego, żeby jeśli jeszcze nie widzi wyjaśnienia, dlaczego coś się dzieje, to żeby przyjmować, że to nie ma wyjaśnienia. To się czasem pojawia w we fizyce kwantowej taka myśl, że a to nie, to na pewno nie ma przyczyny, nie ma celu, to według zgodnie z naszą przyczynowością to w ogóle nie jesteśmy w stanie tego rozpoznać. Może być może dlatego, że jakby całe obszary wiedzy jeszcze są nam nieznane i dopiero musimy je jeszcze odkryć. Ale właśnie to przekonanie, że my musimy je odkryć, ono wynika z tego, że my wierzymy, że tam są te prawa zapisane, że trzeba je odkryć. To jest napędzające dla nauki, to jest napędzające dla pracy nad odkryciem właśnie tych zasad, które jeszcze być może przed nami się ukrywają. Więc dzieło stworzenia jest dziełem właśnie, czymś, co zostało stworzone w pewnym konkretnym celu. Jest naszym domem podarowanym nam przez Stwórcę i mamy obowiązek, mamy obowiązek szukać rozpoznania, poznania tego stworzenia. Po to zyskaliśmy, zostaliśmy obdarzeni rozumem, aby poprzez poznanie tego stworzenia dotrzeć do Stwórcy. I tutaj Przerwałem jedną myśl a propos naszego rozumu, że powinniśmy się zadziwić, jakże wielka i piękna jest to władza, która pozwala nam rozpoznawać rzeczy, które również wychodzą poza nasze zmysłowe poznanie, które pozwala nam formułować ogólne prawa, które pozwala nam rozpoznać, że wszystko musi mieć jakąś swoją proporcjonalną przyczynę i później w związku z tą przyczyną pozwala nam formułować jakiekolwiek prawa, którymi Opisujemy naszą rzeczywistość. Powinniśmy się zadziwić nad naszą wolą, która jest w stanie pokonać nasze ziemskie instynkty, również te najbardziej podstawowe, nad wolą, która potrafi nas chociażby powstrzymać przed tym, do czego te instynkty nas popychają, wolą, która potrafi wysłać człowieka na przykład do klasztoru, aby tam zupełnie świadomie złożyć ofiarę ze swoich podstawowych instynktów. Po to, aby służyć Panu Bogu, po to, aby szukać większego dobra, po to, aby znaleźć samego stwórcę i tego stwórcę również do duszą pokazywać i duszą poka przekazywać przez świętych obcowanie, przez ten udział w odkupieńczej męce Pana naszego Jezusa Chrystusa. A więc tak, dostrzeżenie, jakim jest człowiek, z jego rozumem i z jego wolą, również z niższymi władzami jego duszy, z władzą pożądawczą i władzą gniewliwą. Również to powinno nas skłaniać do, do podziwu, najpierw do zadziwienia, jakże ciekawy jest ten świat. Jakże ciekawe, prawidła nim rządzą, również na poziomie takim już bardziej materialnym, czyli naszego życia emocjonalnego. Zrozumienie tego pozwala też później lepiej nad nami zapanować, nad sobą samym zapanować i bardziej rozsądnie, bardziej po ludzku swoje życie układać. Więc tak, katolik powinien ten świat. Dostrzec, ten zadziwić się w obliczu tego świata. Dlatego też starożytni mówili, że zadziwienie jest początkiem filozofii, jest początkiem umiłowania mądrości, jest początkiem szukania mądrości. Powinniśmy zadziwić się, jakże fascynujący jest ten świat. I to spojrzenie wcale nie jest naiwne. Będziemy to zaraz widzieli. Dlaczego są ku temu powody? Właśnie znowu dla, dla ateisty, z jego punktu widzenia. Może to się wydawać naiwne, no bo to jest tylko takie doszukiwanie się celu. Co oznacza doszukiwanie? Oznacza, że jego tam nie ma, a my go sobie wkładamy. Ale z drugiej strony, oprócz doszukiwania, może też istnieć ignorancja, jeśli chodzi o cel. Może też istnieć przekonanie, że no skoro jabłko spada na ziemię, no tak po prostu musi być i tyle, i tu nie ma co się szukać, doszukiwać jakiegoś celu. Ale można też zbadać, można też poszukać tego wyjaśnienia, i może uda się znaleźć wyjaśnienie rozumowe, wyjaśnienie, dlaczego to działa właśnie w ten i w ten sposób. I tak samo jak na polu fizyki, tak samo na polu metafizyki, na polu tej zasadniczej przyczynowości, można znaleźć pewne zasady, które będą ściśle rozumowe i które po prostu będą nam wyjaśniały, jak ta rzeczywistość funkcjonuje. I no, znowu, dla e, osoby, która wierzy w Pana Boga, jest to oczywiste, że tak, takie zasady będą. I to skłoni tę osobę do szukania tych zasad. A więc, to skłoni ją do szukania mądrości, to skłoni ją do szukania prawdy, to skłoni ją do popychania nauki. Do przodu, a nie założenie, że a to tak musi jakoś tam sobie działać, ale tak naprawdę to, 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 to nie ma potrzeby, żeby, żeby to miało wszystko jakąś przyczynowość. To tak jakoś tam działa, ale, ale tak naprawdę to nie musi w tym być żadnej przyczynowości. Wszystko powstało mniej lub bardziej przez przypadek, więc zasady też są mniej lub bardziej przypadkowe, a być może w ogóle one do końca nie działają, nie wiemy. To drugie nastawienie. Nie sprzyja nie tylko nauce, ale nie sprzyja oczywiście również w ogóle zachwytowi. A myślę, że zupełnie naturalnie i spontanicznie zachwyt kojarzy nam się z czymś dobrym i słusznie. Ale jeszcze wszystko po kolei. Więc człowiek powinien, idąc przez ten świat, najpierw się zadziwić, później powinien dostrzec to piękno powinien, powinien podziwiać podziwiać, jak pięknie został ten świat. Stworzony, podziwiać harmonię, precyzję, podziwiać harmonię praw fizyki, harmonię życia biologii, harmonię również logiki naszego myślenia. To jest może trochę wyższy poziom, ale jak najbardziej osiągalny. Podziwiać. Jakże jest to szokująco piękne. Jakże piękne są prawa fizyki, jakże piękny jest nasz wszechświat, jakże piękne jest funkcjonowanie ludzkiego organizmu, jakże piękna jest materia, jakże piękna jest zmiana pór roku. Tak, to wszystko zostało obmyślone właśnie zgodnie z miarą i liczbą. Ma to wszystko pewien konkretny cel, a my możemy to wszystko rozpoznać, znaleźć i wznieść się od tego prostego, naturalnego poznania do. Przyczyny tego wszystkiego do naszego Stwórcy. I to skłania nas, ten ostatni punkt, skłania nas do wdzięczności. Do wdzięczności za to, że to wszystko otrzymaliśmy, że Pan Bóg nas tym wszystkim obdarzył. U celu być może widać najbardziej, jak bardzo inne są te drogi, którymi podąża. Człowiek wierzący i człowiek niewierzący. Jak bardzo na poziomie intelektu i zasad inne będą te drogi, i inny będzie cel, do którego człowiek będzie zdążał. Człowiek wierzący przez całe swoje życie idzie z przekonaniem, że to wszystko ma sens i cel. Że on sam ma sens i cel. Że cały ten świat ma sens i cel. Że jego życie zdąża do pewnego konkretnego celu, który jest zależny od jego woli, od jego decyzji. Co jest i piękne, i motywujące jednocześnie. I prowadzi to ostatecznie do pewnego podziwu. Do podziwu tego wszystkiego, czym Pan Bóg nas obdarzył. Natomiast człowiek, który tego nie ma, idzie przez całe swoje życie z przekonaniem, że i ten świat, który go otacza, jest przypadkiem, i on sam jest przypadkiem, i najprawdopodobniej nic po śmierci go. Nie czeka, więc nie ma celu. Nie ma sensu. Całe to istnienie może przyjąć taki prosty, biologiczny sens na zasadzie, że przekazać swoje geny dalej, tak jak mają wszystkie istoty żywe, to w instynkcie zapisane, ale nasz rozum się o tym nie zadowala. Nasz rozum nie zadowala się podążaniem po prostu za instynktem. Nasz rozum zupełnie naturalnie zadaje pytanie, ale dlaczego? Ale dlaczego ja istnieję? Dlaczego to istnieje? Naszego rozumu to nie satysfakcjonuje. Dlatego ta frustracja, która musi być, musi się pojawić u osób, które podążają tylko za swoim instynktem. Dlatego człowiek jest skłonny do tego, żeby szukać jednak zawsze jakichś wyjaśnień. I nawet jeśli one będą zupełnie... Inne, nawet jeśli to będzie wyjaśnienie w stylu, że to sztuka jest tym wiecznym czynnikiem, i człowiek musi oddać się całe swoje życie, oddać sztuce po to, żeby pozostawić po sobie ślad, i tak dalej. Tak naprawdę, i tego typu. Banalne i doczesne odpowiedzi, tak naprawdę, jednak są świadectwem tego, że nasz rozum nie zadowala się doczesnością, że nasz rozum nie zadowala się podążaniem po prostu za instynktem, że szuka tych innych, więcej jeszcze innych odpowiedzi, więcej jeszcze treści, więcej sensu, więcej celu w tym wszystkim. W klasycznej duchowości jest taka metoda do walki z gniewem, która polega na tym, że człowiek stara się dostrzec we wszystkim, co do, widzi w ciągu dnia coś dobrego. Człowiek widzi na przykład: O, dzisiaj kawa jest wyjątkowo dobra, dzisiaj jest piękna pogoda, o, dzisiaj coś mi się udało, o, ta osoba pięknie śpiewa. Każdy drobiazg warto jest dostrzec i przez chwilę się nad nim zastanowić. Panu Bogu przez chwilę za to podziękować. O jakże pięknie, że jest dzisiaj taka, a nie inna pogoda. O jakże dzisiaj ta osoba pięknie wygląda. O jakże ta osoba pięknie śpiewa. Jak to cudownie, że komuś coś się udało. O jaki to jest piękny samochód, a jaki to jest piękny budynek. Czemu coś takiego ma służyć? Oczywiście nie chodzi, żeby wynajdywać tutaj coś, czego nie ma, ale czemu ma służyć dostrzeganie takich drobnych przejawów piękna i dobra. Klasycznie jest to metoda do walki z gniewem. Dlaczego? Dlatego, że gdy nasza dusza napełnia się takimi pozytywnymi bodźcami, gdy nasza dusza napełnia się takimi sygnałami, że tu było coś pięknego, tu było coś dobrego, tutaj było coś takiego i takiego, ta dusza, gdy tych sygnałów jest tam bardzo dużo, wtedy, gdy wpada w nią jakiś negatywny sygnał, że coś tam się stało, właśnie coś mi się nie udało, komuś się nie, nie udało, ktoś mnie zawiódł. Wtedy te negatywne sygnały nie wpadają jak do takiego pustego pudła rezonującego, w którym zrobił mnóstwo huku i wzbudził mnóstwo niepokoju, tylko wpadają jak w taką miękką watę, to znaczy w, w otoczenie, gdzie pełne już jest pozytywnych sygnałów, i ta dusza będzie dużo mniej skłonna do tego, żeby wpadać w gniew, dużo bardziej skłonna do tego, żeby zachować spokój. Dlaczego o tym mówię? No myślę, że jest to oczywiste w kontekście temacie tego tematu, tego materiału. To jest właśnie to: ta klasyczna metoda obecna w takich powiedzmy zupełnie, zupełnie kanonicznych podręcznikach do życia ascetycznego i mistycznego. Ona jest właśnie tym: ona jest właśnie tym próbą pójścia przez swoje życie, przez swój dzień z takimi otwartymi oczami. Z oczami, które rozpoznają rzeczywistość, dostrzegają, co się w niej udało, co jest w niej piękne i za to Panu Bogu dziękują. I taka dusza będzie potrafiła znaleźć spokój, taka dusza będzie potrafiła znaleźć radość, taka dusza będzie potrafiła znaleźć siłę do pokonania przeciwności. To jest kolejny bardzo ważny punkt, bo tu nie o to chodzi, żeby udawać, że trudu i bólu nie ma. O nie, bynajmniej nie o to chodzi. Tu chodzi o to, żeby z trudem i bólem się mierzyć, żeby trud i ból i w swoim życiu pokonać i w innych życiu ten trud i ból pokonywać. Bo oczywiście ten świat jest skażony cierpieniem, bólem, niedoskonałościami. Wiemy z objawienia, że wynika to z grzechu pierworodnego, że wynika to z naszego pierwotnego nieuporządkowania, które sprawiło, że cały ten świat jest w pewnym stopniu skażony. Niedoskonałością bardziej niż tylko każde stworzenie musi być skażone niedoskonałością w pewnym sensie, bo każde stworzenie, jak samo nazwa wskazuje, jest stworzone, a więc nie jest wieczne, nie jest niezależne, jest w, samym, w samej swojej istocie, jest w stworzeniu coś niedoskonałego. Święty Tomasz nazwie to tym złożeniem możności i aktu. I już samo to złączenie możności i aktu jest w pewnym stopniu jakąś niedoskonałością, ale tu nie mówimy o takiej niedoskonałości, mówimy o tych naszych codziennych bólach i trudach. I tutaj bez wątpienia, jeśli jacyś ateiści będą słuchali tego materiału, to już dawno napisali komentarz, albo przynajmniej sobie pomyśleli, że jaki tam ten świat jest piękny, przecież lwy pożerają zebry, a dzieci w Afryce głodują. O harmonii w świecie nagram jeszcze osobny materiał, bo dostrzegam tutaj bardzo ciekawą zależność pomiędzy ateizmem a niezdolnością do dostrzeżenia harmonii w świecie. Jest to temat, który mnie od dłuższego czasu fascynuje i którym się zajmę jeszcze osobno. Ale tutaj tylko w tym kontekście, tylko jedna myśl, mianowicie to dostrzeganie tego dobra i piękna w tym świecie nie służy, żeby uciekać od zła, tylko służy do tego, żeby je pokonać. No bo teraz już jesteśmy w tym niedoskonałym świecie. Jesteśmy w nim, jesteśmy ustanowieni w nim i tego nic nie zmieni. To znaczy, niezależnie od tego, czy będziemy sobie mówili, że nie, nie ma wszystko sensu i celu, zobaczcie, bo lwy pożerają zebry, a dzieci w Afryce głodują, nie ma wszystko sensu i celu i w ogóle ten świat jest beznadziejny. Tego typu mówienie oczywiście nikomu ulgi nie przyniesie. Tego typu mówienie oczywiście nie skłania do walki z tym cierpieniem. Ten typ postawy nie sprawia, że cierpienie jest mniej. Gdy jednak dostrzegamy to cierpienie, tak, widzimy pewną niedoskonałość w tym świecie, a jednocześnie nie załamujemy się, jednocześnie nie patrzymy nieustannie na to cierpienie, nie załamujemy rąk, tylko. Staramy się dostrzec to, co piękne i dobre. Dzięki temu będziemy mieli siłę do tego, żeby dźwigać i to cierpienie, które na nas spadło, i jeszcze innym wniesieniu cierpienia pomagać. Wręcz przeciwnie, ten człowiek, który jest przytłoczony tym całym cierpieniem swoim i tego świata, on będzie zgorzkniały i będzie jeszcze tylko ciężarem dla innych. Natomiast ten człowiek, który jest wdzięczny, który dostrzega, Piękno tego świata, który idzie przez to swoje życie właśnie z tą radością, spokojem, z, z wdzięcznością. Ten człowiek będzie skłonny do tego, żeby to cierpienie w tym świecie niwelować, żeby z nim walczyć, żeby innych jeszcze ciężary nosić. I ten człowiek, tak, ten właśnie człowiek będzie zmniejszał ilość cierpienia w tym świecie. Jeśli teraz są jacyś moi widzowie, którzy... Myślał sobie, że ale jak tutaj się cieszyć, jak widzę tyle tych dusz, które idą na wieczne potępienie i ten błąd i grzech, który się w tym świecie rozplenił, no to jak się w tym wszystkim cieszyć? Jeśli tak myślimy, moi drodzy, to znaczy, że już to zło się w naszym sercu zalęgło, że już przesłoniło ono nam nasze spojrzenie. Otóż, no nie przez przypadek, klasyczni autorzy piszący dzieła astetyczne i mistyczne mówią o tej metodzie do walki z gniewem. Ona jest jednocześnie metodą do walki ze zgorzknieniem, z, ze zniechęceniem, bo gniew i zgorzknienie to są rzeczy bardzo do siebie podobne. Jest reakcja na to samo, tylko w dwie różne strony. Dlaczego ci klasyczni autorzy polecają nam ten sposób spojrzenia, ten sposób postępowania w obliczu zła i cierpienia, żeby nie patrzeć nieustannie na to, co się złego dzieje, tylko starać się patrzeć na to, co jest piękne i dobre, po to, żeby później naprawić to, co jest złe. O, polecam chociażby Umartwienie chrześcijańskie, to, to małe dzieło dostępne w Dedeum kardynała Mercier. Kardynał Mercier, Umartwienie chrześcijańskie. Ale cokolwiek Pelczar, Pelczar i życie duchowe, czy nawet ci wielcy mistycy z tylu Jana odkrzyża wszędzie można znaleźć te informacje na ten temat, czy Grange i jego trzy etapy życia duchowego. Dlaczego oni wszyscy o tym traktują, mówią o tym, że tak należy patrzeć? Dlatego, że człowiek, który nieustannie patrzy się w ciemność, w mrok, nie będzie miał odwagi. Żeby stawić jej czoła. Człowiek musi być w kontakcie z Panem Bogiem, żeby stawić tej ciemności czoła. I w jaki sposób będzie w kontakcie z Panem Bogiem? No Na wiele różnych sposobów, ale między innymi właśnie na ten. Między innymi właśnie w ten sposób, gdy dostrzega piękno jego stworzenia. Pamiętajmy to, Bóg stworzył ten świat, stworzył również nas. Tak, jesteśmy niedoskonali, ale jednocześnie nie wolno nam, patrząc na. Pewną dysharmonię w tym świecie, wprowadzoną przez nas przez grzech pierworodny, widzieć tylko to. Nie, my musimy widzieć rzeczywistość taką, jaka ona jest czyli stworzoną przez Boga jako dobrą, ale skażoną czyli zasadniczo dobra, choć jednak skażona a nie przede wszystkim skażona i być może kiedyś była dobra. Jeśli tak patrzymy na ten świat, to już przyjęliśmy punkt widzenia nieprzyjaciela który jest oczywiście jak taki wróg, który chce się najbardziej napuszyć, nadymać, jak tylko się uda i pokazać, że to ja dominuję nad światem, jestem wielki i niepokonany. On uwielbia tak, tak się właśnie pokazywać, ale oczywiście nie ma to nic wspólnego z prawdą. I pomimo tego, że przecież widzimy wiele grzechu, złości, wiele słabości i cierpienia na tym świecie, to jednocześnie Pan Bóg codziennie obdarza nas swoimi łaskami. Codziennie jest z nami w wielkim sakramencie Bożej miłości, w najświętszym sakramencie. Codziennie jest jako ten Bóg bliski z nami. Codziennie możemy do Niego przyjść i tych łask zaczerpnąć. Codziennie możemy zbliżyć się do Niego w Komunii Świętej. Codziennie możemy uczestniczyć w Jego męce, która jest przecież zbawieniem dla świata. I oczywiście, że nie dostrzeżemy od razu jakichś wielkich owoców naszej, naszej pracy, naszego, naszego współdziałania z Bożą łaską. Ale tak to jest z łaską, nie przez przypadek, pani Józef, porównuje do ziarna rzuconego w glebę. To ziarno musi obumrzeć i powoli, powoli wzrastać po to, żeby przyniosło owoc i tak jest ze wszystkim, co dobre. Powoli to wzrasta, najpierw obumrze, później powoli wzrasta i przynosi owoc i później w wieczności będziemy to widzieli, jak często jakieś drobne może nawet uczynki doprowadziły później do wielkich skutków, doprowadziły duszę do zbawienia I każda pojedyncza dusza, która później jest w niebie, jako uczestnik boskiej natury przez całą wieczność, to jest coś tak wielkiego, coś tak wspaniałego, coś tak Pięknego, i gdy jeśli daj Boże, wejdziemy tam i ujrzymy później, że jakaś dusza, której być może nawet nie znaliśmy za życia, właśnie dzięki jakimś naszym dobrym uczynkom udało jej się wejść do nieba, właśnie jakieś nasze dobre uczynki, ofiary dały jej dodatkową łaskę, którą później wykorzystała i która później, później doprowadziła ją do nawrócenia. Jakaż to będzie radość, jakie to będzie szczęście. Pewnie powiem o tym jeszcze w odcinku o harmonii, ale można tutaj dwa słowa powiedzieć a propos pewnej proporcji pomiędzy, pomiędzy tym cierpieniem a radością. Jaką, jaką proporcję mam na myśli? Otóż, według świętego Tomasza, nawet życie całkowicie przepełnione cierpieniem jest lepsze niż nieistnienie. I to jest myśl głęboko realistyczna i głęboko katolicka. O co chodzi? Według świętego Tomasza nawet ten człowiek, który urodzi się tylko na chwilę w bólu i w cierpieniu, i tak jest w lepszej sytuacji, nieskończenie lepszej sytuacji niż ten, kogo nigdy nie będzie. Dlaczego? Dajmy na to poroniony płód i to jest nawet dosyć częsty zarzut ateistyczny o co to, to tyle tych dzieci umiera przecież bez chrztu właśnie jako, jako poronione płody jaki to ma wszystko sens, jak dobry Bóg może coś takiego zrobić z punktu widzenia katolika jakże to pytanie jest dziwne przecież jeśli takie dziecko trafia, trafia do Limbusa, co jest tą powszechnie przyjętą przed Soborem tezą teologiczną to znaczy, że trafia do miejsca, w którym nie będzie cierpienia ani śmierci, w którym będzie Pana Boga poznawało na sposób rozumowy i na sposób naturalny go kochało. Będzie żyło wiecznie w stanie. Dużo, dużo lepszym niż nasz stan ziemski. One są nie do końca porównywalne, bo nasz stan jest pełen śmierci, cierpienia i grzechu, ale z drugiej strony działa w nim również nadprzyrodzona łaska, czyli z drugiej strony to też wielkie powołanie do uczestnictwa w boskiej naturze. To sprawia, że to jest nie do końca porównywalne, ale jednak, jeśli patrzeć właśnie na to cierpienie, no to ich stan jest naprawdę stanem dużo, dużo lepszy, jeśli pod tym konkretnym punktem na to spojrzeć, nie jeśli spojrzeć na to, do czego jesteśmy powołani. I ostatecznie, oczywiście, stan osoby, która wywalczyła, <gryw> rzeczywiście wywalczyła to trochę nieadekwatne słowo, pamiętając cały czas, że to musi być przede wszystkim Boża łaska, ale jeśli ta duża dusza wywalczyła sobie tutaj na ziemi zbawienie współdziałając z Bożą łaską, no to oczywiście jej stan jest dużo, dużo lepszy niż z tej duszy, która przebywa w limbusie, już później tej osoby, która przybywa, przebywa w limbusie po zmartwychwstaniu ciała. A więc praktykujmy tą starą praktykę patrzenia na świat z zadziwieniem z dziękczynieniem, z podziwem wobec Bożego stworzenia i nie tylko w ten sposób nas samych przepełnimy radością i spokojem, ale też zaczerpniemy tej siły do tego, żeby do Pana Boga się zbliżać, a też i wiele dobrego i na poziomie naturalnym i nadprzyrodzonym w tym świecie zdziałać. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.